Pierwszym pobiegnie Marcin Jędrusiński. Oni są okrzepi. Który ustanowił rekord życiowy 20,75 sekundy. Tutaj w jednym na to, że drugim Radek Zachował z Republiki Czeskiej 20,69. Na trzecim Daniel Kane z Wielkiej Brytanii 20,62. To jest właśnie Marcin Jędrusiński. Na czwartym torze Robert Maćkowiak 20,68. Też rekord życiowy tu w Wiedniu. Na piątym Marcin Urbaś, który rekord polski do 20,55 wczoraj doprowadził, najlepszy rezultat wczorajszego dnia. I wreszcie Krystian Malkol z rekordem 20,54. Trzy Polacy zaatakują wielkiego faworyta. Krystian Malkol jest w końcu obrońcą tytułu halowego mistrza Europy. Daniel Keynes, który miał wystartować na 400 metrów, bo to jest jego specjalność, zdecydował się wzorem Maćkowiaka, jednak pobiec na dwa razy krótszym dystansie. Maćkowiak jak zwykle niesłychanie skupiony. No cóż, to jest zawodnik, który ma niesłychane doświadczenie. To on poprowadził polską sztafetę rok temu w Lizbonie do tytułu halowego mistrza świata. 4 razy 400 metrów to jest konkurencja, która jest owiana w Polsce tradycją. Marcin Urbaś. Tutaj są już jak królowie sprintu witani przez spikera wszyscy zawodnicy. I Marcin Urbaś, można powiedzieć, w roli głównej, bo wczoraj najszybszy tu na bieżni w Wiedniu. Szkoda, że Marcin Urbaś nie wylosował szóstego toru, który jest najlepszy, kreowany na mistrza Europy, na obronę tytułu Krystian Malkol. No, zawodnik, który bez wątpienia jest jednym z największych talentów w historii sprintu. Mówiliśmy już w dniu wczorajszym, ile ma tytułów na koncie, ile ma medali, zwłaszcza w młodzieżowych kategoriach. Wygrywał wszystko, co tylko się dało wygrać, zarówno na 100, jak i na 200 metrów. Ale tutaj napotka na bardzo ostry opór Polaków. Janusz, kto jest twoim faworytem? Dowiedziałem się niedawno, że Krystian Malkol miał kłopoty ze zdrowiem, przechodził grypę niedawno, przed tygodniem. Brytyjczycy z kolei też twierdzą, że szósty tor nie odpowiada Malkolmowi, a Urbaś by wolał biec na szóstym. Podsumowując to wszystko, poczekajmy. No, liczymy na to, że dwa medale powinniśmy tutaj zdobyć. Maćkowiak ma lepszy tor, czwarty, niż Keynes, trzeci. Maćkowiak też nie powinien tu tanio sprzedać swojej skóry. Myślę, że dwa medale będziemy mieć. A jakiego koloru, to już za chwilę się przekonamy. Wczoraj co bieg, to mieliśmy rekord życiowy każdego z Polaków. Naprawdę był to festiwal polskiego sprintu i nawet na stronie internetowej BBC, jak również największej gazecie angielskiej Daily Telegraph, no, ukazał się wielki tytuł, że Polacy ścigają Krystiana Malkolma. Zobaczymy, czy rzeczywiście go tutaj dościgną. Marcin Urbaś jest z Polaków w najlepszej sytuacji. Biegnie na torze piątym, który jest prawie tak dobry jak tor szósty. No, trójka Polaków. Jak sobie przypomnimy historię sprintu europejskiego, Janusz, w 62 roku na 100 metrów Mistrzostwa Europy w Belgradzie. No ale to temat na inne opowiadanie. Teraz już w blokach klęczy Krystian Malkol na torze szóstym, na torze piątym Marcin Urbaś, na torze czwartym Robert Maćkowiak. I poszli, bardzo ostro ruszyli i Malkol, i Urbaś. Został troszeczkę z tyłu Maćkowiak, ale temu się nie dziwmy. On dopiero na prostej będzie dociągał. Urbaś goni Malkolma. Bardzo dobry bieg Marcina Urbasia, ale teraz prowadzi Malkolm. Urbaś da rady, czy nie da rady? Da rady, da rady, wygrał ten bieg Marcin Urbaś, halowym mistrzem Europy. Czas tylko 20,64, ale z piątego toru zaatakował i pokonał brytyjskiego faworyta. To, na co czekaliśmy tyle lat. Tyle lat od czasów triumfów Mariana Woronina. Polski sprinter nie stał na najwyższym podium halowych mistrzostw Europy. Marcin Urbaś porzucił muzykę rozrywkową dla lekkiej atletyki, przestał śpiewać w swoim zespole i pokazał, że Polak potrafi być znowu najszybszym sprinterem europejskim. Ekscytujący, dramatyczny, wspaniały bieg polskiego sprintera. Marcin Urbaś halowym mistrzem Europy. Uzyskał najlepszy czas tych mistrzostw w dniu wczorajszym, 20,55, ustanowił halowy rekord Polski, a dzisiaj do tego dorzucił tytuł halowego mistrza Europy. I tak cieszą się młodzi polscy kibice. Wielka radość Marcina Urbasia. Teraz na chłodno popatrzmy, jak doganiał Krystiana Malkolma. Robert Maćkowiak również usiadł tam na plecach Malkolmowi, ale
był jednak minimalnie wolniejszy. Piękny bieg w wykonaniu polskich sprinterów, biedny tylko Marcin Jędrusiński, tak jak mówiłem, nie miał czego szukać przy swoim wzroście 189 cm na tym najbardziej wewnętrznym torze, a Urbaś był tak bojowy, jak jeszcze nigdy nie widzieliśmy w historii jego biegów. Postanowił pokonać Malcolma i pokonał. Malcolm zaczął dużo wcześniej rzut na taśmę. Popatrzmy, jak to tutaj wygląda. No, trzeba by to jeszcze trochę powiększyć niemalże razem, ale jednak sędziowie znaleźli różnicę 1/100, czyli kilka centymetrów dzieliło obu zawodników. Marcin Urbaś biegł do końca, natomiast Malcolm szukał już szyją tej mety, w zasadzie to tułowiem, bo szyję wyłączono z przepisów po pamiętnym biegu Badeńskiego w 1968 roku w Meksyku. Wyłączono z szyją, nie przecina się teraz linię mety, dopiero tułowiem. I Marcin Urbaś biegnący do samego końca, numer 333, trzy trójki, ale nie brązowy medal, tylko złoty. Pierwszy medal dla Polski na tych mistrzostwach. Dobrze kończymy dzisiejszy dzień, a więcej medali będziemy oczekiwać jutro. Złoto i brąz dzisiaj. Mamy też czwarte miejsce Adama Polasa. Trener Tadeusz Osiek, proszę bardzo, ten w czarnej kurtce, ojciec sukcesu naszych sprinterów. Cieszy się tutaj z prawej Piotr Rysiukiewicz, który tak wspaniale pobiegł na 400 metrów. Festiwal polskich szybkobiegaczy na 200 i 400 metrów w Wiedniu. Oto dwa medale na 200 metrów. Pierwszy Urbaś, trzeci Maćkowiak.